Marek Paprzun, trener Rakowa Częstochowa, specjalnie dla magazynu Gol. Nieco przemoczony, ale to musimy w pełni zrozumieć. Panie trenerze, no to jak smakuje obrona trofeum w dodatku na stadionie w mieście, z którego pan pochodzi? Tak, tak. No na pewno bardziej niż w zeszłym roku, bo z kibicami, bo na Stadionie Narodowym, no i w moim mieście, nie ma co ukrywać, że to jest dla mnie też istotne, no bo tu się urodziłem, stąd pochodzę i to jest taka fajna, fajna też dla mnie historia, zwieńczona sukcesem, także no jestem szczęśliwy, no co mogę powiedzieć. Co do samego meczu, był pan zdziwiony, widząc, że z duetu Isak Amaral będzie straszył was dzisiaj tylko ten pierwszy? Tak, trochę tak, no bo spodziewaliśmy się, że Amaral, który no jest wiodącą postacią drużyny Lecha i w wielu meczach decydował o jej obliczu i o wyniku, że to on rozpocznie. No ale Dawid Kownacki to też klasa i to też braliśmy pod uwagę, że taki wariant może być, aczkolwiek spodziewałem się, że raczej to będzie podmianka odwrotna, że zagra Amaral, za niego Kownaś wejdzie, a nie odwrotnie, ale tak jak mówię, nie miało to strategicznego znaczenia. Piłkarze lubią takie powiedzenie, wcześniej strzelony gol przesądził losy meczu, ustawił mecz. Na ile ten wcześniej strzelony gol dzisiaj wpłynął na jego przebieg w kolejnych minutach? No oczywiście zawsze lepiej prowadzić niż przegrywać czy remisować. No, lepiej mieć zaliczkę i na pewno można powiedzieć, że gra się trochę łatwiej. Z drugiej strony no, przeciwnik czasami musi mocniej zaatakować i odkryć się trochę, ale też może wykorzystać szansę. Dzisiaj Lech nie wykorzystał przy 1-0, my strzeliśmy na 2-0, ale jednak na 2-1 strzelił, więc poszedł dużą ilością i złapał taki kontakt. Na szczęście to, co już mówiłem na konferencji, no zespół spisał się kapitalnie, bo umiał tymi momentami kryzysowymi zarządzić. Strzelił trzecią bramkę, wybronił się do końca. Jesteśmy szczęśliwi, no, bo z mojej perspektywy no, myślę, że wygraliśmy zasłużenie. Zyskujecie przewagę psychologiczną na ostatniej prostej w walce o Mistrzostwo Polski? Nie, to oddzielne rozgrywki. Ja tego nie łączę. Dzisiaj się cieszymy. Od jutra już musimy myśleć o Krakowi i o tym, żeby wygrać ten mecz, bo tutaj jeszcze wszystko jest do wygrania i wszystko też do przegrania. Ale intensywny czas, intensywna droga na pewno przed wami ta najbliższa noc. Tak, to na pewno ciężka noc. Będzie się działo. Więc tak, że na pewno to świętowanie będzie, jedziemy na kolację teraz z działaczami, ze sponsorami, więc no, należy się to drużynie za to, co zrobiła, nie dzisiaj tylko, bo to jest droga, to do finału to jest droga i ta droga nie była łatwa, bo Legia, bo też Termalika gdzieś na wyjeździe, to nie były łatwe spotkania i dzisiaj też, dlatego gratuluję drużynie, gratuluję całej szatni, sztabowi, że to osiągnęliśmy. A my dołączamy się do gratulacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dawid Kownacki, Dawid, w 6 minucie tracicie bramkę. Powiedz, ten moment zaburzył całkowity plan na to spotkanie? Ja myślę, że nie zaburzył. Na pewno troszkę pewnie może nie podłamał, ale no taki cios na pewno na początku spotkania, gdzie pierwsze 5 minut naprawdę weszliśmy na swoje tempo, wpadliśmy w swój rytm i pierwsza akcja przeciwnika, drugie podanie za plecy obrońców i tracimy bramkę i druga bramka podobna, ale no uważam, że w pierwszej połowie mimo dwóch tych błędów graliśmy dobre spotkanie, mieliśmy swoje okazje, zabrakło czegoś w przerwie powiedzieliśmy sobie, że 45 minut i można to odwrócić i strzeliśmy szybko bramkę, no i potem troszkę zabrakło konkretów. Właśnie po tym na golu 1-2 mieliście jeszcze dużo czasu, wydawało się, że tutaj, że ten mecz można odwrócić, atakowaliście, ten atak pozycyjny to może nie była najlepsza broń na roku. Czego zabrakło, że ten gol na 2-2 nie padł? No konkretów na pewno, bo utrzymywaliśmy się przy piłce, ale graliśmy prawo-lewo, zabrakło takiego przyspieszenia gdzieś, podań otwierających, pazerności w niektórych sytuacjach. No i straciliśmy trzecią bramkę i to już zamknęło mecz. Początek meczu w waszym wykonaniu był troszkę taki ospały, ten brak kibiców na trybunach mógł na to mieć duży wpływ? Nie chcę na ten temat się wypowiadać. Jeżeli chodzi o samą Warszawę, Narodowy i finał Pucharu Polski, czwarta wizyta, czwarta porażka, to siedzi w głowie, to boli mocno, że tak się to wszystko toczy? No teraz po meczu na pewno, no, przegrany mecz zawsze boli, szczególnie jeśli jest o taką stawkę. No nie wychodzą mi te finały, czwarty mecz, czwarta porażka, ale każda seria się kiedyś kończy.
my też nie możemy się teraz załamać, bo mamy 3 ostatnie mecze w lidze, bardzo ważne i tutaj musimy pokazać charakter i walczyć do końca o mistrzostwo, no bo mamy jeszcze dużo do wygrania. Właśnie motywacji w końcówce sezonu nie zabraknie, ale też musicie liczyć na potknięcie Rakowa. Twoim zdaniem w kwestii psychologicznej ten mecz może mieć jakieś znaczenie, patrząc i na was, i na Raków? Myślę, że nie, bo mi tutaj od razu przychodzi na myśl 2015 rok, też przegrany finał, a tydzień później graliśmy pierwszy mecz w rundzie finałowej z Legią, pokonaliśmy ich na ich terenie, skoczyliśmy na pierwsze miejsce i zostaliśmy mistrzem Polski, także tutaj na pewno w tych ostatnich meczach mental będzie ważny, ale jakby wiemy my, o co gramy i na pewno nie możemy się teraz poddać, załamać, no bo mamy coś do wygrania jeszcze i będziemy o to walczyć i mam nadzieję, że dzisiaj się smucimy, a za 3 tygodnie będziemy się cieszyć. Patryk, obroniliście Puchar Polski. Powiedz, jak wyszliście na stadion, zobaczyliście pełen sektor waszych kibiców, to chyba o większej motywacji tutaj nie trzeba było. No, bardzo się cieszymy, że kibice byli z nami, bo rok temu nie mogli być i ten mecz był w ogóle jakby z inną otoczką. Dzisiaj byli nasi kibice i na pewno nam pomogli i na pewno też lepiej się grało, tak, bo jak są kibice, to jest jakby dodatkowa motywacja, ta inna atmosfera jest czuć na boisku. Na pewno się cieszymy, że dzisiaj wygraliśmy, bo to było najważniejsze. Pomogła chyba też szybko zdobyta bramka, bo tak naprawdę dla drużyny nie ma nic lepszego niż ten szybko strzelony gol, który tak naprawdę układa powoli spotkanie. Na pewno wykorzystaliśmy te swoje sytuacje, które mieliśmy gdzieś po kontratakach i ten mecz jakby tak się ułożył dla nas bardzo dobrze. Lech musiał nas atakować, też wiadomo, miał dużą jakość w tych atakach, ale dobrze się broniliśmy i tak naprawdę mało stworzył sytuacji takich 100%. Twoim zdaniem, kiedy był tutaj punkt kulminacyjny tego meczu? To, że przytrzymaliście ten moment po stracie bramki na 1-2? Na pewno ta bramka na 3-1 była bardzo ważna, gdzie Bielek trochę widać, że stracił, gdzieś tam spuścił powietrze ze swojej gry i ten wynik jakby nam pomógł to mieć spokojniejszą końcówkę. Puchar Polski już macie, ale to nie koniec tego sezonu. Jesteście w grze o Mistrzostwo Polski, jesteście na pole position, 3 mecze do końca, wszystko macie w swoich rękach i nogach. Na pewno teraz się skupiam na tym najbliższym meczu z Krakowią, bo jakby to jest najważniejszy mecz. Mamy jakby wszystko w swoich rękach. Ale wiadomo, to jest piłka, trzeba wszystko przypilnować, żeby dobrze się przygotować do tego meczu i po prostu jak wszystko wygramy, to będzie dobrze. Jesteście niepokonani przez całą rundę wiosenną, 3 mecze do końca. Gdybyście przeszli całą wiosnę bez porażki, byłaby to niewiarygodna historia. Na pewno bardzo dobrze jesteśmy przygotowani, tak jak widać przez ten cały rok od początku jakby tej rundy bardzo dobrze punktujemy, dobrze gramy w piłkę przede wszystkim. Jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie, ale też taktycznie i jakby to daje nam przewagę na boisku i też to jakby przekuwamy na punkty i to jest najważniejsze, że jesteśmy skuteczni w tych swoich działaniach, bo w tamtych sezonach trochę nam tego brakowało, żeby gdzieś to przychylić strzałę zwycięstwa na naszą korzyść, a w tym sezonie jesteśmy skuteczni. Jakby to jest najważniejsze, że wygrywamy i jakby dalej jakby wszystko od nas zależy, tak? Nie musimy się patrzeć na przeciwników, tylko jakby jak będziemy dobrze grać i dalej punktować, tak jak punktujemy, to będzie po prostu wszystko dobrze na koniec sezonu. Drodzy do domu, krótkie świętowanie, ale chyba gdzieś z tyłu głowy już misja Krakowie. Na pewno tak, no to nie jest koniec sezonu, bo zostały 3 spotkania w lidze i jakby to jest nasz najważniejszy cel. Trzeba, no wiadomo, dzisiaj będziemy jeszcze świętować, ale już jeśli mamy z tyłu głowy, że to jest ta Krakowia jest na naszym głównym planie. Dzięki wielkie. Przyjechaliście na Stadion Narodowy jako niepokonana drużyna w rundzie wiosennej. Powiedz, taki aspekt psychologiczny, to gdzieś z tyłu głowy siedziało, że ta pewność siebie biła od was od samego początku? Na pewno. Myślę, że znamy wartość naszej drużyny i wiemy, jak dobrą jesteśmy drużyną, także ta pewność siebie i wiara w to, co potrafimy, jest duża i myślę, że to nam dzisiaj dużo dało na boisku. Trzeba przyznać, że ten Lech Poznań wam siedzi w tym sezonie. Tak, no gdzieś ciężko tak też powiedzieć, no siedzi nam każda drużyna patrząc na wyniki, jesteśmy naprawdę w dobrej formie, teraz wszystko w naszych nogach i teraz głowach, żeby utrzymać to do końca sezonu i nie odpuścić. Co twoim zdaniem było tu kluczowe, szybko strzelony gol, czy jednak przytrzymanie tego naporu Lecha i wyprowadzenie drugiego ciosu? Myślę, że wiele rzeczy na to się złożyło. Tak jak mówię, dobrze, szybko rozpoczęty mecz, później kapitalna gra naprawdę chłopaków, mecz pod całkowitą kontrolą, gdzieś Lech starał się nas dogonić, ale wtedy bramka na 3-1 na pewno moim zdaniem zamknęła już to spotkanie.
Wygraliście Puchar Polski, 3 mecze zostały do końca sezonu Ekstraklasy. To ten dzisiejsze spotkanie może dać jeszcze takiego pozytywnego kopa, żeby sezon zakończyć w jeszcze lepszych humorach? Na pewno, no na to liczymy. Myślę, że już większego kopa niż szanse na mistrza realne nie potrzebujemy, także, ale na pewno to pomoże i lepiej było ten mecz wygrać niż go nie wygrać, dlatego patrzymy pozytywnie w przyszłość i mówię, zostały nam jeszcze 3 finały. To był jeden z tych 4 ostatnich, 3 finały, które chcemy wygrać i ja jestem przekonany, że je wygramy. Lubo, szybko straciliście bramkę już w 6 minucie. Powiedz, z czego to wynikało, że wyszliście na meczu spali, troszkę nieobecni w tych pierwszych minutach? Nie, no mi się wydawało, że zaczęliśmy dobrze. Mieliśmy to pod kontrolą. No. Potem jedna długa piłka i niestety przegrałem tam pojedynek 1-1. On przesunął sobie piłkę i nie zdążyłem ją zablokować i przegrywamy. Potem myślę, że dobrze zareagowaliśmy, mieliśmy swoje okazje i drugi błąd i przegrałem 2-0. Właśnie ta bramka na 2-0 tutaj była takim punktem kulminacyjnym w tym spotkaniu, twoim zdaniem? No myślę, że tak, bo jak mówię, przeważaliśmy, kierowaliśmy dobre sytuacje pod ich 16, no i pod ich bramką, no ale czego zabrakło, no i potem ten druga bramka i jeszcze udało nam się wrócić do tego spotkania, ale nawet to nam nic nie dało. Nie było waszych kibiców na trybunach, mocno brakowało tego wsparcia. Dzisiaj z kibicami ten mecz mógł się inaczej potoczyć? No nie chcemy szukać wymówek, ale no na pewno bardzo nam ich brakowało. Kasper Trelowski, Kasper, wiele egzaminów w tym roku przed tobą, ale chyba ten jeden z ważniejszych dzisiaj zdany na piątkę. Tak, dokładnie. Cieszę się, że tak pan to określa. Mam nadzieję, że ten drugi maturalny też będzie zdany na piątkę. Powiedz, jakaś trema była, no bo jeżeli można było wyjść na ten stadion, zobaczyć na pełen sektor waszych kibiców, to chyba te nogi się zagięły na moment. Wiadomo, nasi kibice są niesamowici i cieszę się, że w tak ogromnej liczbie nas wsparli dzisiaj na boisku i na pewno jesteśmy im bardzo wdzięczni za to wsparcie. Szybko strzeliliście dzisiaj gola na 1-0. Powiedz, co było bardzo ważne z perspektywy dalszego przebiegu spotkania, że mogliście sobie ułożyć ten mecz? Tak, wydaje mi się, że dla każdej drużyny strzelony gol jest dużym plusem. Szkoda, że szybko nie strzeliliśmy drugiej, ale oczywiście ona wpadła w pierwszej połowie. Potem już kontrolowaliśmy przebieg spotkania i mimo tej straconej bramki na 2-1 szybko się podnieśliśmy i strzeliliśmy trzecią bramkę. W przerwie Lech mocniej zaatakował i zdobył bramkę, ale nerwowości nie było widać w waszych szeregach. Chyba cały czas wiedzieliście, co macie grać, co chcecie grać. Jak tego Lecha zatrzymać dzisiaj? Tak, mamy plan ustalony przed spotkaniem. Najważniejsze jest to, żeby po straconej bramce się nie poddawać i nie załamywać, tylko mimo straconej bramki wstać z kolan i iść do przodu. Jeden finał za wami, ale jeszcze 3 ligowe przed wami. Powiedz, to zwycięstwo da takiego pozytywnego kopa jeszcze bardziej napędzi w tej walce o mistrzostwo, bo tak naprawdę wszystko macie w swoich rękach i nogach. Tak, na pewno jest to pozytywny kopniak do przodu, do kolejnego oparcia na następne zwycięstwa. Natomiast wychodzimy z założenia, że każde spotkanie jest bardzo tak samo ważne jak ten dzisiejszy finał i chcemy w nim zdobywać zawsze 3 punkty. Duża radość w szatni była, bo nie ukrywamy, długo na was musieliśmy tutaj czekać. Oczywiście, że duża radość i cieszę się, że była okazana w taki sposób, a nie inny. Super, dzięki wielkie.